Cześć, tu Grów WA. Witam, tutaj Garet. Nagrywamy czwarty podcast, co poszło nie tak, tym razem o kolejce 24, podwójnej kolejce 24. Dwa mecze Liverpoolu, jeden mecz z Wilkami, jeden mecz z West Hamem. Wydaje mi się, że o tym meczu z Wilkami chciałbyś zapomnieć. To jest akurat ten mecz, o którym ja bym chciał pamiętać. Za to mecz z Młotami ja bym chciał zapomnieć, a ty jak najbardziej rozumiem chciałbyś pamiętać i tylko ten mecz mieć gdzieś tam zapisany na twardym dysku przez dłuższy czas u siebie. No, to jest prawda. Miałbym potrójnego Salaha. Konsekwentnie trzymam na nim opaskę. Był gol, była asysta, było 48 punktów. To jest połowa tego, co zagrała moja cała drużyna. Był duży stres, bardzo duży stres w momencie, kiedy podchodził do karnego, bo to był taki mój najgorszy scenariusz, który sobie wymyśliłem jeszcze przed tą podwójną kolejką. Taki scenariusz, w którym Salah podchodzi do karnego, marnuje go i dostaje 3 razy punkty za zmarnowaną jedenastkę. No, stres był tym większy, że jeszcze po drugiej stronie był Fabiański, którego obrona karnych jest dużym atutem. Prawie zszedłem na zawał. Prawie, ponieważ zanim Salah dotknął piłki, komórka już zapiszczała, że jest gol. To zawdzięczam lagom na Canal+. Więc nie zdążyłem się nawet zestresować. I jak już komórka zapiszczała, że jest bramka, to ten karny był piękny, cudowny, fantastycznie wykonany. Precyzja, mocne uderzenie. No. Tak, i kamień spadł mi z serca. Później ta asysta jeszcze wpadła. Więc tak, mecz z Młotami dał mi 48 punktów na kapitanie, ale to nie tylko to mi dało radość, ponieważ miałem dużo szczęścia w minionej kolejce, bo do tych punktów Salaha dołożyły się ponownie punkty Pope'a, tym razem 10 punktów na to wyjeździe jest nieprawdopodobne. Na Old Trafford, tak, i ten sam Pope daje mi 22 punkty w ciągu dwóch kolejek. To jest taka zaliczka punktowa dla bramkarza budżetowego, że on już do końca sezonu nic nie musi robić. Ja będę pamiętał po prostu te dwa spotkania i te punkty. Tak. No i fajnie, że wleciały jeszcze punkciki Ouriera, który robi się taką niszową opcją, o której mało kto mówi z tym 6% posiadaniem, ale jakby nie patrzeć, swoje daje. I ma już pewny skład w 11 Tottenhamu. No i co? No, Traore dorzucił swoje, Abraham dorzucił asystę. De Bruyne. De Bruyne, 97 punktów. 97 punktów na koniec tej kolejki i gigantyczny awans w moim przypadku, bo przecież skoczyłem z miejsca, kurczę, nie pamiętam już, no, skoczyłem jakieś 400 tysięcy pozycji tak, w górę. Tak, to generalnie były tak, jak ludzie wrzucali swoje wyniki, no to potrójny Salah z 800 tysięcy na 300, 700 na 200. Twój gaming rank to jest 48 tysięcy w kolejce, więc mega, mega, mega wysoko. I na koniec masz 330 tysięcy po tej kolejce, więc kapitalnie. Taka mi myśl teraz przyszła, kurde, jakby ten Salah nie strzelił karnego i do tego Arnold tam był, co strzelił w słupek własnej bramki, prawda? I to były takie, tak, kurde... Tak. To byłoby niezłe, bo to byłoby trzech kapitanów potrójnych, najczęściej wybieranych Salah, Mane z kontuzją i Arnold, kurde, z samobójem. To po prostu byłoby coś niesamowitego. Ja jak patrzę na swój skład, na który mi się nie chcę patrzeć, no to ten strzał z Firmino był okej. W ogóle poszedłem jakoś spać przed tą kolejką i obudziłem się i wszyscy pisali, że Ings nie gra, więc ja w ogóle w jakimś amoku kupiłem Abrahama. Szpiedzy mi donieśli, że kupiłeś go dosłownie na sekundę przed deadline'em. Tak. Ja go kupiłem, ja się obudziłem i po prostu, kurde, włączyłem Twittera i była, nie wiem, zostało chyba zostały dwie albo trzy minuty i mówię, dobra, kupię tego Abrahama, no bo obrona Arsenalu jest straszna. No zrobił asystę, myślę, że mógł bramkę przynajmniej dać. No i co? No i poza tym generalnie nic fajnego. No Martial u siebie tragedia, po prostu Vardy schodzi z kontuzją. Tak, to było słabe. Grealish nic. Saliba w ogóle, który traci dwa gole w ciągu dwóch minut, od 93 do 95 minuty, no to jakieś w ogóle jest nieporozumienie totalne. No i tak, no ta kolejka zupełnie mi się nie ułożyła.
I tak sobie myślę jeszcze, że wydaje mi się, że gdyby nie ta kontuzja Mane, no to Salah mógłby jednak nie zdobyć tych punktów, które zdobył. No w sensie ten karny pewnie i tak by był, ale wydaje mi się, że jednak zespół teraz bardziej będzie grał na niego niż jak Mane był na boisku, więc to jest kolejny benefit, kurde, do tego, żeby mieć dzisiaj Salaha w składzie jednak. No i tak się wkurzyłem w sobotę, proszę ciebie, że zagrałem kartę, bo już już po prostu siedziałem, klikałem i było ups, klikło się, no to trudno, będziemy żyli. I to jak mi się pytałeś, czy bym teraz użył karty, to nie wiem, czy bym jej użył. Naprawdę bym się zastanowił, czy bym tej karty używał, czy żebym jej nie używał w tym momencie. Znaczy, to jest najgorszy moment na dziką kartę, tak jakby odłożyć już na bok ten fakt, że ją wziąłeś, nie możesz tego ruchu cofnąć, ale gdybyś się jeszcze wahał i myślał kliknąć czy nie kliknąć, to ja uważam, że jest to moment najgorszy, ponieważ ta miniona 24. kolejka była ostatnią kolejką, którą byliśmy w stanie przewidzieć. To była taka ziemia, którą znaliśmy, ponieważ te wyniki może nie były korzystne w kontekście FPL-u, na przykład, nie wiem, ten nagle remis Evertonu, czy beznadzieja w wykonaniu Manchester United na własnym stadionie, ale powiedzmy, że byliśmy w stanie przewidzieć, kto wyjdzie, kto zagra. Dwa mecze Liverpoolu zakładaliśmy pewne jedenastki, wiedzieliśmy, kto wyjdzie. Kontuzja Mane była no strasznie przykrą niespodzianką dla tych 270 tysięcy posiadaczy, którzy go potroili, bo aż tyle osób oddało mu opaskę. No. Była nieszczęściem, była niefartem, ale powiedzmy, że poza tym Liverpool nas nie zaskoczył, tak? 6 punktów w 2 spotkaniach, Firmino bramka na wyjeździe, Salah coś daje, czyste konto w meczu z Motami, które zakładaliśmy, strata czystego konta z Wilkami to też No, wzięliśmy po w golu biznes plan. Jimeneza, no. Tak, Tak, to jest, i teraz wchodzimy w 25. kolejkę i to są wody totalnie nieznane. To jest taka, kurczę, czarna dupa, ponieważ wiemy niewiele. I to mnie właśnie bardzo odstrasza no. od kliknięcia na dziką kartę. Wiemy niewiele, albo inaczej, co wiemy? Wiemy tylko, że w 28. kolejce będziemy mieli kolejnego blanka, tak, w tym sezonie. Tu I już wiemy, jest że jakaś wiedza. Tak, Tu już tak, jest to jest jakaś wiedza i to wiemy, bardzo... że nie zagra w tej kolejce Aston Villa, czyli Grealish w naszym przypadku, nie zagra Sheffield United, czyli, nie wiem, Henderson, Lundstram, inni obrońcy, ewentualnie Fleck. I prawdopodobnie nie zagra Manchester City i Arsenal, tak? Czyli Znaczy na pewno podwójne... nie zagra. Na pewno, widzisz. Czyli, Znaczy, no tak, czyli tak zakładam, że na pewno jakby nie nie patrzeć, zagra. w 28. kolejce no, nie zagra jakaś 1/3 standardowego, szablonowego składu. I to jest jedyna wiedza, jaką posiadamy. Natomiast nie wiemy nic więcej, bo przecież przed nami jeszcze jest kolejny blank Game Week w 31. kolejce. Może się trafić tak samo blank w 34. lub może być podwójna kolejka w 34. Gdzieś czytałem, że jest możliwe, że jeszcze jutro ogłoszą podwójną kolejkę Manchesteru i Kanonierów w trakcie przerwy zimowej. I wtedy by to była Tak, podwójna 25. jest lub taki podwójna motyw. 26. kolejka. Widzisz, to jest taki mętlik i tu jest tyle opcji, żeby to ułożyć, że głowa boli. A już gdyby nawet odpuścić te podwójne kolejki i te blanki, No. no to problemem jest ułożenie samej dzikiej karty. My zaraz przejdziemy do twojej i zaczniemy się nad nią pastwić, ale na przykład dla mnie jest wszystkie składy, jakie widziałem na Twitterze, które ludzie wrzucają jako dzikie karty, są takie same. Nie ma w nich na przykład Mane, który nagle staje się różnicą, ale w każdym jest Salah, który już różnicą nie jest. Mnie to trochę boli, ponieważ ja się cieszyłem, kiedy No. Salah miał 25% posiadania aktywnego. Teraz Salah ma już 39% posiadania aktywnego, a Mane ma 41%. Czyli już mają niemal identyczne. Tylko De Bruyne ma 69% aktywnego posiadania i jest, powiedzmy, jeszcze Widzisz, no, szablonem, nie? ja miałem Mane, ale w momencie, kiedy on nie wiem, że on nie zagra w dwóch w tym meczu, no to uznałem, że jednak kupię Salaha i wystawię go na C. Oczywiście, że tak, bo to Ale jest jednak bardzo logiczne, trzymałem nie? się Mane do czasu, kiedy Klopp tam nie potwierdził, że Mane jednak Tak, nie tak. zagra. Tak, ale za momencik, bo już zaraz po tej przerwie w połowie lutego Mane jedzie na stadion Norwich, później grają u siebie z Młotami, później znowuż mają mecz z Watford, Bournemouth. To są takie mecze, gdzie będziemy te mecze, może nie my, może ty, będziecie oglądać za kanapy, no bo kurczę, jednak ciężko sobie wyobrazić,
nieposiadanie w składzie Mané. No jednak jest to wciąż top pomocników i jest to zawodnik no, prawdopodobnego już ma pewnego mistrza Anglii, tak? Ciężko będzie, a jeszcze gorzej będzie go odkupić, no bo Mané z ceną spada bardzo powolutku i jeżeli go miałeś od początku, od kwoty no. 11,5 miliona, no to odkupienie go za te 12 z haczykiem będzie bolało. Jakby nie patrzeć. No, zgadzam nie? się. No, zgadzam się. No, dlatego ja nie. Widzisz, dlatego ja nie, ja nie sprzedawałem Mane, bo wiedziałem o tym, że potem, że problem będzie, żeby go odkupić i czekałem do ostatniego momentu, kiedy się to nie potwierdziło. Znam po prostu, że w moim wypadku no, nie miałem na co czekać, kurde. I nie chciałem trzymać 11 bani, czy tam 12 prawie na ławce rezerwowych, bo mój plan i tak był dosyć prosty na trójkę z Liverpoolu, dwóch obrońców i jeden pomocnik, a generalnie na początku no to w ogóle miałem trzech obrońców. Taki miałem plan na Liverpool. Skończyło się na dwóch obrońcach Liverpoolu i na Salahu, który wyjdzie sobie tutaj na C. No, nie będzie Mane, no, trudno, no, to ja tutaj, że tak powiem, byłem pierwszy, który sprzedał Salaha i wymienił go na Mane i mnóstwo osób, wtedy przy tamtej karcie pierwszej, to pamiętam, że po prostu to dużo osób otwierało oczy i było zdziwionych i wyszło na moje, no i liczę, że kurde potem, że teraz też wyjdzie jednak na moje z tym transferem, a zobaczymy, nie jestem do niego jakoś super bardzo przekonany. Tak samo jak nie byłem przekonany do tego, żeby kupować Firmino w miejsce Rashforda, no ale kontuzje jednak nie dają za wygraną w tym sezonie i trzeba jakieś tam ruchy podjąć i na coś się zdecydować. Tak to po prostu wygląda u mnie. No tak, to słuchaj, jeżeli nie masz Mane, to kto go zastąpi? No, ja mam teraz. Wydaje mi się, że ułożenie karty w tym momencie jest dosyć proste. Tak, ja tak miałem. Uznałem, że przy tym kalendarzu trzeba zainwestować w obronę Liverpoolu. Dlatego mam Trenta i dlatego mam Van Dijka. No i Salaha mam tutaj w miejsce Mane, powiedzmy tak. No, jeden z nich musi być do czasu, kiedy oni nie zdobędą mistrza i powiedzmy, że tam nie zaczną sobie odpuszczać ligi w miejsce Ligi Mistrzów, no to uznałem, że tutaj ten Salah musi być. No tego zostaje u mnie De Bruyne, bo to po prostu też. Tak, oczywiście. Nie widzę opcji. Mam Ingsa, no bo oni tu, bo Southampton zaraz będzie miał zaraz taki kalendarz, że po prostu no, też jak gdyby nie widziało mi się składu, żeby nie było Ingsa. Wstawiłem do składu Aguero. No i tym trzecim napastnikiem jest Auba. I generalnie taki mam pomysł na to. I tutaj zamiast Auby mógłby być Jimenez, tak? Tak. Czekaj, ja bym bo to widział. Zbieram oddech, trochę mnie zatkało. Czyli w ataku masz Inksa, później masz Aguero i masz Aubę. No to tak. W pomocy obok Salaha i De Bruyne, kogo masz? No właśnie, no i tutaj jest ten make, tutaj jest to, nad czym ja generalnie zmieniam sobie to, kurde, co chwila. I w tym momencie moim pomocnikiem jest Hayden z Newcastle. Jest Moy. Jest Hudson Odoi. O kurwa. No. I w obronie jest obrońca Newcastle. No tak. Newcastle jest jak najbardziej dobrym wyborem. Patrzę w kalendarz Norwich, tak? Później Kanonierzy, Crystal Palace, Burnley, Southampton. No więc tutaj to się broni. No generalnie no, dzisiaj dla mnie ułożenie karty to jest po prostu decyzja, czy wstawiam Jimeneza w miejsce Auby i wtedy zamiast kurde moja, czy zamiast Hudsona Odoi praktycznie tam mi wskakuje wtedy Mares z jakimś jeszcze innym pomocnikiem.
Czy jednak tutaj decyduje się na tego Aubę i liczę, że przy tym kalendarzu on coś zrobi. A na Jimeneza zmieniam w momencie, kiedy Jimenez będzie miał u siebie spotkanie z Norwich. To jest taki skład, taka dzika karta na styk, czy jakieś jeszcze hajs w banku zostaje? Nie, 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 nie. Tutaj już nic mi nie zostaje w banku. I w ogóle tutaj na początku też, wiesz co, ja dużo kombinowałem z tym, żeby wstawić, generalnie jeszcze to miałem przed chwilą, żeby mieć w bramce Hendersona. Kombinowałem, znaczy jeszcze jest Lundstrand tutaj. A kogo masz na bramce w takim razie teraz? Jaką masz dwójkę bramkarzy? Wiesz co, no w tym momencie mam McCarthy'ego z Southampton. Uznałem, że za 4 i 4 przy tym kalendarzu Burnley, Aston Villa, West Ham, Newcastle. To jest to. Trochę, nawet nie trochę, ale pokrzyżowały mi szyki to zwycięstwo Aston Villa w Pucharze Ligi i to, że tak. W 28 kolejce nie będzie Sheffield, więc już mi się jak gdyby nie chciało. Chciałem ułożyć taki skład, który na tą 31 kolejkę nie będzie musiał, jak nie będę musiał używać free hita, to no tak, na pewno nie, bo tak, to nie ma tak, sensu. Tu wejdę w słowo, ponieważ warto wiedzieć, że 31 kolejka prawdopodobnie będzie podwójną kolejką z powodu blanka w 28 kolejce, czyli zakładamy, że w 31. Nie, czy ja dobrze mówię? Bo kiedy będą mecze, których nie ma w 28? Chyba właśnie w 31 miały być, tak? Tego jeszcze nie wiadomo. Możliwe nawet, że będą w 37. Ciężko, tutaj chyba dzisiaj o tym mówić. Przynajmniej jak patrzę na kalendarz Bena, to on tutaj nie jest, tutaj nic nie sugeruje. Tak, tak. Jak gdyby. Nic też, z więc ja tutaj, kurde, Hendersonem no, jeszcze... zupełnie nie mówię, że jadę po bandzie, ale zakładam, że brak obrony, kurde, Sheffield to jest duże odejście Nie, no, od jedziesz po szablonu. bandzie, ja podarłem wszystkie moje notatki, jakie miałem na to nagranie, bo już chciałem się, kurde, Grealishem jebać, chciałem tutaj, kurczę, punktować obroną maszyn no, Sheffield, chciałem przypomnieć, Grealisha bo może nie miałem, pamiętasz, ale... że Henderson nie zagra również w 31 kolejce, bo nie może grać z Manchester United. No, widzisz, pięknie, no, miałem cię tu punktować, punkt po punkcie, a ty mi, kurczę, wyjeżdżasz z taką pomocą, gdzie jest mój na czwartym slocie. To jest bardzo fajna, dzika karta. Bardzo mi się podoba. Nie będę jej chwalił za jakąś jakość, tak? Bo ona nie, dupy nie urywa, jeżeli chodzi o. No nie o urywa, na no przykład też wiesz, no jak gdyby. Wiem, ale właśnie no, to jest to. Kwestia Jest to, jest że Aubę, no tutaj jest, ona jest oryginalna. Problem. Ona wygląda zupełnie inaczej niż każda szablonowa dzika karta, która się przewija na Twitterze. Bo na Twitterze jest w ataku Aguero, Jimenez oraz Ings, tak? W pomocy jest najczęściej De Bruyne, Martial, Salah. Potem są kombinacje, widziałem Fleka wciskanego, tak jakby ludzie wierzyli, też że go Flek miałem za nagle 5 stanie milionów. się, ale on nie jest regularnym pomocnikiem, to nie ma żadnego przełożenia na punkty, kurczę, jak popatrzę dokładnie, to koleś parę razy dał grube punkty. To jest takie trochę mydlenie oczu, tak? No i Grealish oczywiście też na tych dzikich kartach siedzi, co pewnie jest dobrym pomysłem, ale nie jest, no nie jak oryginalnym, tak? Dzika karta ma dać ci kopa i twoja dzika karta jest bardzo intrygująca niemal i może dać ci duże punkty. Dlaczego? Ponieważ masz teraz w składzie takich zawodników, którzy nie są szablonem, ale inaczej. Ja patrzę na swoje punkty. Ten mój awans 400 tysięcy w górę to nie jest efekt mojego genialnego planowania i taktyki, tylko to jest efekt tego, że po prostu zostawiłem w składzie graczy, których mi się nie chciało za bardzo wyrzucać. Połup, Aouar na tak, przykład. Nie? I z oni połupem nagle chyba na zaczęli cele. Dawać punkty. Tak samo u ciebie postawienie na Hudsona, na Muja na przykład, powoduje, że oni powinni coś dać w najbliższych kolejkach. A jak dadzą, nikt innych graczy nie ma. No nie? Natomiast no, nie masz nikt nic nie do ma. stracenia. To no ja kurde grając popatrzyłem sobie na na... tą szablonę, to bez... Ja sobie popatrzyłem na liczby. No i miałem na przykład Traore. W ostatnich 8 kolejkach, sorry, w ostatnich 4 kolejkach 8 sytuacji stworzonych, 3 asysty, ok, wszystkie były do Jimeneza, więc to jest 5,8 miliona. Taki mój stworzył 7 sytuacji. Hudson-Odoi 7 i z tego miał jedną asystę. To jest jednak bańka. I tutaj przy tym
w tym momencie, kiedy kurde, ten Auba siedzi mi tak w głowie, żeby go wstawić do składu, bo ja sobie nawet zapisałem jakieś tam kurde rzeczy przeciwko Aubie. Po pierwsze, to jest Arsenal. To jest jak gdyby najważniejszy minus tutaj. To z tym nie ma co dyskutować za bardzo. Drugim minusem będzie to, że no jednak no ja tutaj nie było go ostatnio. Nie wiadomo, w jakiej jest formie. I zobaczymy. Ale z kolei on ma kurde 14 bramek w tym sezonie. On jest piątym napastnikiem sezonu w tym momencie. Szóstym. On jest piątym napastnikiem sezonu. Nawet przy tej tragicznej grze Arsenalu, bo ja to tak widzę, patrzę do jak gdyby, jaki był cel, a jak to wygląda dzisiaj. Dzisiaj Southampton jest wyżej, więc tak to załóżmy. Więc Auba generalnie no, wydaje się, kurde, fajną różnicą, mimo wszystko, że ma dzisiaj tam ile ma? 14%. 14,6%. 14,6%, tak, no, masz rację. Wiesz, i kurde, no i okej, no i ja mogę tutaj wstawić Jimeneza i wtedy jak gdyby, nie wiem, tam mi chodzi po głowie Perez, Grealish, Traore. Ale właśnie nie. No, dobrze mówisz, że jak wstawisz Jimeneza i wpakujesz szablonowo pomocnika popularnego z dużym posiadaniem, to okej, okay, może będą punkty, ale z tego miejsca, na którym jesteś, skoczysz. Ja to już przerabiałem, tak? Pójdziesz 200 w górę, potem znowu już 200 w dół, bo te masowe punkty będą tak się rozkładać, że nie będziesz mógł dgnąć wysoko do przodu. Auba jest takim napastnikiem, o którym można dyskutować. Najważniejszy jest jego kalendarz. I to już nie chodzi o to, że te fiksy są łatwe, ale jak sprawdzałem, to on bardzo lubi grać z drużynami spoza top 6, tak? On generalnie 13 z 15 spotkań spoza top 6 dawał punkty. A na 9 następnych spotkań 8 to są mecze z drużynami spoza top 6. To już jest jakaś zaleta, tak? Dwa, posiadanie, o którym mówisz, to jest duże, to jest fakt, gdyż transfery idą teraz w stronę Salaha, ludzie Mane zamieniają na Salaha, a Aubę mało kto bierze, tylko tak, dzikie karty. Generalnie na dzikiej karcie można Aubę. W sensie, no, że tak powiem, są dzisiaj inne problemy w drużynach niż myślenie o tym, czy wstawić Aubę, czy nie. No tak ja bym kurde kombinował, tak. Gdyby tutaj Gdybym karty nie zagrał, no to bym kombinował, jak tutaj z Mane zrobić Salaha. I dużo osób nawet się pytało, czy go sprzedawać przed tą kolejką i w jego miejsce wstawiać Salaha. No, ja byłbym zdania, że tak. Ja byłbym zdania, że tak, bo wiesz co, bo tak, patrząc na samą kolejkę 25, nie masz lepszego kapitana dzisiaj niż Salah. Więc nie masz, to prawda. Nie widzę opcji, więc generalnie każdy inny będzie mega, mega, mega różnicą, a też jak gdyby Salaha dużo osób wstawiło sobie na karcie, więc on już tam jest w ogromie drużyn. No, więc tutaj, więc tutaj trzeba wyrównać jednak. Aktywnego. No, więc ja bym ten transfer zrobił. Money out, a Salah. A ja bym jednak poczekał. To wszystko zależy od tego, jaką masz ławkę, tak? Bo jeżeli no nie, wierzysz no, ale to topowi, nikt ci nie da że... punktów, zakładając ile znaczy... dać teraz w salach Southampton. Zakładając. Znaczy aczkolwiek... zakładamy, że Liverpool wygra na tyle wysoko, że to się będzie opłacać. Chyba, natomiast że... musimy pamiętać, że Liverpool tych meczów aż tak wysoko nie wygrywa, jakbyśmy chcieli. Nie wiem, w tym sezonie z pamięci mówię, chyba z 11 razy wygrywali jedną bramką. No. A Southampton generalnie wciąż tą obronę ma jako taką poukładaną. No, gdybym ja miał Manę, no. To bym i bym miał. Znaczy, to jest kwestia wiary, że Klopp nie kłamał i nie przeinaczył, że faktycznie Manę wróci na Norwich, tak? Że zagra w 25 kolejce. To wtedy bym się zastanowił nad tym i bym jednak go trzymał, ale pod warunkiem, że mam dobrego kandydata na opaskę w 25 kolejce. Czyli na przykład jest to Sergio Aguero. No i w sumie koniec, tak? Bo w tej 25 kolejce nie ma jakichś pewniaków. Aubameyang, okej, ale on wyjedzie na stadion, gdzie między słupkami stoi mój bohater Pope i podejrzewam, że może być różnie. No, nie będę na tyle bezczelny, nie będę mówił, że wierzę w czyste konto, ale to nie będzie łatwy mecz.
Znaczy, to okej, no tutaj jeszcze z tą sprzedażą Mane i z tą ławką, o której mówiłeś, no to załóżmy, że może być historia taką, jaką ty miałeś z Popem, albo nie wiem, z Cantwellem, Albo który wchodzi z ławy. którego Wiesz, no sprzedałem okej, przed blankiem. wszystko się może zdarzyć. Jeszcze jak sobie popatrzymy, ja też jak gdyby odpuściłem sobie obronę Sheffield, bo jak popatrzę sobie w liczby i mam 14 przyjętych strzałów przez Southampton celnych w ostatnich 4 kolejkach, 2 czyste kąta. I jak sobie dzisiaj gadałem z Robertem, to mówię mu, kurde, pewnie tam nie grali z jakimiś topowymi drużynami. I teraz sobie to przywinęłem. Mamy Tottenham, mamy Leicester, mamy Wilki i w ostatnim meczu grali z Palace. No to powiedzmy, że tutaj w tym meczu to mamy na 4 mecze 3 z topowymi drużynami Premier League i oni pozwolili tylko na 14 celnych strzałów. Więc rzeczywiście ta obrona Southampton przy tym kalendarzu wydaje się sensowna i może być tak, jak ty mówisz, że się tutaj przejedziemy na tym Salahu na C, ale jednak mimo wszystko wolę się przejechać z milionem na Salahu na C. Tak, masz rację. Są czasami chwile, gdzie trzeba iść z tłumem, a nie w drugą stronę. Tak, to jest prawda. Zresztą wiesz, ty jeszcze mówiłeś o obronie też chyba Sheffield. Grając podwojoną obroną Liverpoolu, nie potrzebujesz obrońcy Sheffield. Zawsze na ten trzeci slot rzucisz kogoś z pozostałych trzech obrońców. Jak będziesz miał Lascalesa na przykład. No mam go, mam go, mam go. Grać. Nie wiem, kogo tam mam jeszcze pakowałeś. Mam Stevensa z Southampton za 4 i 4, więc to jest, wiesz, znaczy generalnie obrona dzisiaj przy tym kalendarzu, który jest. Tam masz do wyboru już, nie patrzmy na Liverpool. Mamy Sheffield, Newcastle, Crystal Palace, Southampton, Brighton i Arsenal, no ale tam raczej tanich obrońców nie będzie, to załóżmy, że z tych drużyn jesteś sobie w stanie skleić kogokolwiek, przynajmniej 3 gości do obrony Liverpoolu wstawiasz na luzie i nie trzeba być jakimś mega magikiem i tak naprawdę, kurde, wychodzi w mojej ocenie, już moglibyśmy jeszcze poruszyć temat, czy Vardiego warto mieć dzisiaj. Ja uznałem, że nie warto, że wolę mieć Aguero, nawet z tą myślą, kurde, że wolę mieć Aguero, który wyjdzie albo, kurde, nie wyjdzie w podstawowym składzie. Niż Vardiego. Ale wolę mieć taką akcję, że, kurde, jak wyjdzie, to jest w stanie rozwalić system. Jest w stanie rozwalić system i jest w stanie rozwalić system z każdym zespołem, z którym zagra. Jeżeli popatrzymy się w ogóle na kalendarz City, no to oni mają najtrudniejszy kalendarz w nadchodzących meczach, więc tutaj mamy Tottenham, Leicester, Arsenal, Manchester United i ten West Ham. Jeszcze blank. Jeszcze tak, blank. Tak. No tutaj tego Arsenalu nie będzie. Dlatego też mi to wstawianie tutaj Mareza się nie za bardzo podoba. To już nie ma sensu. Marez miał swoje 5 minut i po prostu minęło, tak? Tu się z tobą zgadzam absolutnie. No, Aguero na dzikiej karcie być musi. No, jak już robisz, to już Ja jeszcze że żartuję, że on jest takim bankiem, taką kurczę chodzącą grzywą gotówką. Zawsze możesz go zamienić na kogoś tańszego i te pieniądze gdzie indziej rozprowadzić, a posiadanie Aguero nic ci nie boli, tak? No zresztą, kurczę, no, jak można nie mieć gościa, który, nie wiem, no 4 ostatnie kolejki to jest ile? 7 bramek, 1 asysta, tak? Czy nie, 5 ostatnich kolejek to jest. Tak, mimo, tak, że tak. Gra z ławki. Może ja ci powiem w punktach. 8, 20, 13, 4. No właśnie, tu nie ma dyskusji i zakładamy optymistycznie, że i z Tottenhamem, i z Motami zagra, a później to się zobaczy. Słuchaj, bardzo mi się podoba ta dzika karta. Natomiast czy rozważałeś pójść w jakieś jeszcze bardziej egzotyczne strony FPL-u no, i rozważyć w pomocy? Bo w ogóle zauważ, jaki jest paradoks dzikiej karty, że żyjemy w czasach strasznego deficytu. Ja nie chcę już teraz brnąć w te klimaty, że kiedyś było lepiej i trawa zieleńsza, dziewczyny sympatyczniejsze, a dzieci mówiły dzień dobry. Ale kiedyś, jak układałeś karty, to wybierałeś pomiędzy, nie wiem, Hazardem, tak? Miałeś Lukaku jako premium napastnika. Było więcej nazwisk uznanych i ciężko było je wcisnąć. Naprawdę było tylu dobrych grajków, że ułożenie dzikiej karty to był wybór pomiędzy premium opcjami i ewentualnie dokopanie kogoś
taniego. A teraz mamy na odwrót. Mamy drużyny z topu w przebudowie. Jak popatrzysz na najlepszych napastników w kontekście punktów, no to tam nie ma prawie żadnych opcji premium, tak? Tam no, Inks jest nad Aguero cały czas, no, póki jest wciąż wysoko. Użycie dzikiej karty to jest teraz wyzwanie i odchodząc od tej filozofii, kiedyś było lepiej, no to teraz faktycznie bierzesz do nich filary, czyli u ciebie jest to Salah, Aubameyang i Aguero. De Bruyne, Aguero, no i a resztą się bawisz i tak, widzę, że poszedłeś na całość, wybrałeś bardzo fajnie i czy nie kusiły ci takie egzotyczne nazwiska, jak na przykład, nie wiem, Fraser, jak na przykład nie rozważałeś, żeby dać szansę ponownie Wilsonowi, nie. Może Almiron, może Redmond, Wiesz co, takie strzały tylko i wyłącznie na fiksy, nad powiedzmy. Almironem się zastanawiałem, nawet miałem go przez chwilę w składzie, ale jego cena mi nie pasuje zupełnie, no to jednak jest za dużo. Przy tym mam kosztuje 5,8 miliona, więc ja nie mam takiego pomocnika w ogóle, kurde, jak ja teraz patrzę, wiesz co, to dla mnie jest za dużo kasy, kurde. No tak, tak, tak. A boję się, a wiesz czego ja się boję tutaj generalnie? Że jak zaczynasz kombinować, to jesteś w stanie sobie generalnie gdzieś tam wyjść od tego założenia, od którego zaczynałeś kartę, nie wiem, że dwóch obrońców Liverpoolu to musi być. I zaraz dojdziesz do takiego myślenia, kurde, a przez za Van Dijk'a to mogę mieć jakiegoś pomocnika, a w jego miejsce to wstawię jakiegoś obrońcę za 4,4 i pewnie wyjdzie na to samo. Ja troszeczkę boję się takiego myślenia jednak, no bo kurde, z jakimś założeniem na zdenerwowaniu, że tak powiem delikatnie, klikałem tą kartę i coś tam sobie założyłem i naprawdę chciałbym ten mój człon, ten mój kurde kręgosłup składu utrzymać i gdzieś tam takie nazwiska jak moi Hayden i Hudson-Odoi, ten moi i Hudson-Odoi, to oni mi tutaj, wiesz, wylądowali kurde godzinę przed tym, jak my zaczęliśmy gadać, bo wstawiłem Aubę i zacząłem kombinować tutaj. Co tutaj zrobić? Mogę jeszcze sprzedać moja, wstawić Traorę zamiast Hudson-Odoi, a tutaj, nie wiem, Dendonkera pewnie za 4,4. I to są takie no, wybory dla mnie. To jest taka zabawa parami, czyli która para da więcej, tak? Tak, czy więcej punktów tak, da tak, Alba tak. Ale to z Hudsonem, taka... czy Jimenez na przykład z kimś lepszym, tak? No to, 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 ale są to jest taka bardzo... zabawa zupełnie, wiesz, która no. Generalnie zakładam, że pewnie będzie miała jakieś znaczenie, ale na tym poziomie poziomie cenowym chyba nie aż tak bardzo, mi się wydaje. W Znaczy, sensie... To są wybory takie, którymi chyba się kierujesz mocną intuicją, bo patrząc na kalendarz Chelsea, no to ciężko brać Hudsona-Odoi, jak zagra z Leicester, tak? Jak zagra z Manchesterem United i zagra z Tottenhamem. To są trzy mecze raczej ciężkie dla drużyny, która ostatnio sobie nawet z kanonierami nie poradziła na własnym sezonie. Dwa gole strzeli i oni chyba w każdym oni meczu zawsze zdobywali strzelają, bramkę. Tak, dlatego wiesz, nie mówimy o obrońcy Chelsea, mówimy o kimś, kto... I patrzę sobie, a ten Hudson-Odoi w trzech ostatnich meczach trzy razy w podstawowym składzie. Bramka, asysta. Jakoś to wygląda. Idą za tym jakieś liczby. Gościu kosztuje 5 i 3 miliona. Nikt go nie ma generalnie. Nikt go nie ma. 0,8% posiadania. Może tutaj jest dla mnie droga. Słuchaj, no, bycie tak naprawdę, wariatem. Wiesz, gdyby myślę, i to znowu kurde, zaprzeczę sobie sam po raz milionowy i nie wiem, czemu tak mam w głowie, ale gdyby kurde Jimenez miał przez sobą fajniejszy kalendarz, to pewnie bym go wstawił, nie? Tak mi to się jest... wydaje, aczkolwiek też nie wiem, bo mi to ten jest Auba szajba. Gdzieś tam leży. To jest taka szajba z twojej strony, ale to się może udać. Tylko przypomnę, że Hendersona na podwójną kolejkę potroiło 36 osób, tak? Na 7 milionów kont 36 osób uznało, że to jest zajebisty pomysł na potrojną opaskę. Chyba 23 Origiego potroiło. Tak. I jakby nie patrzeć, te 36 osób miało rację, tak? Sam Henderson nie miał siebie we własnym składzie, ale 36 osób mu zaufało i uważam, że to by się może udać, bo nie będziesz gonić skutecznie popularnymi nazwiskami. Musisz gonić egzotyką,
Ta egzotyka jest bardzo wybuchowa, bo i mój, i Kalum Hudson-Odoi są w stanie taką dwucyfrówkę walnąć. Natomiast moje pytanie jest do ciebie takie, jakie widzisz ewentualne pierwsze transfery na dzikiej karcie? Czyli gdzie będą twoje pierwsze ruchy? Czy najpierw będziesz wyrzucał Aubę Boma Blanka, czy też będziesz myślał nad pomocą? Gdzie są takie słabe ogniwa, które muszą pierwsze wylecieć? Wiesz co, no tutaj kurde nie będzie zbyt dużo kombinowania, ale może, znaczy, bo nie ma kasy, żeby kurde wykombinować Właśnie. coś mega, mega Tak, no, wielkiego, więc tak naprawdę... minusem tej drużyny jest taki lekki brak balansu, prawda? I pytanie, ile masz cierpliwości do Hudsona albo do Muja, jak długo będziesz czekał, jak nie zaczną dawać punktów? Wydaje mi się, że pewnie krótko, ale tak jak mówię, no ja tutaj kurde, może powiem tak, wydaje mi się, że Traore wyląduje u mnie na spotkanie z Norwich i z Brighton, bo oni później mają łatwe mecze. Ten kalendarz potem jest West Ham, Wisienki, Aston Villa, więc to potem wygląda sensownie. A dzisiaj przy tej cenie chyba sobie zaryzykuję po prostu z Hudsonem Odoi. Zobaczymy, no, nikt o nim nie mówi. Zobaczymy jak będzie, no to, wiesz, no kurde, no gościu, który wystawił potrójnego Hendersona, no w FPL-u głupota od geniuszu po prostu jest, wiesz, no, na tej samej linii, a dzieli je milimetr czasami i po prostu, no tak to w FPL-u jest i bardzo Nie, możliwe, że ja jeszcze z tym albumem, wiesz, no jeszcze mamy, jeszcze mam piątek i jeszcze mamy sobotę. Jak mi w piątek Rumik wjedzie, no to możliwe, że jednak się zdecyduje, że kurde, dobra, no to tutaj będzie Jimenez i tam sobie zrobię w pomocy, wtedy nie wiem, Marciala czy kogoś. Albo Richarlisona, kurde. No. Znaczy mój jedyny problem z Aubą polega na tym, że nie widzę w nim opcji FPL w kontekście dobry napastnik na długo. Ciężko mi Opa. pakować 10 baniek w Aubę, kiedy sam trener poniekąd w niego nie wierzy i nie wierzy w większej przyszłości. Ja no, nie sądzę, aby odszedł w tym okienku zimowym, ale zastanawiam się, jak teraz to Arteta ułoży, mając Aubę, mając Lacazette i mając ulubieńca teraz trybun, tak? Martinelli przecież wszedł z takim kopem w ligę, że jakbym był Artetą, to bym zaczął kalkulować, czy grać pod trybuny i grać młodym, który powiedzmy jest Golden Boy, tak? Czy też trzymacie Aubę i ja nie sądzę, aby Auba nie miał składu, bo prędzej go straci Lacazette, który ostatnio no, naprawdę bardzo słabo gra, ale gdzieś już by mi w głowie siedział taki logiczny kontrargument, że skoro Arteta nawet z nim nie wiąże planów na przyszłość, to w cholerę ja mam pakować w niego 10 baniek, ale może, no ale takie wiesz, myślenie na przyszłość. Nie? Ja myślę, że jednak no, Arteta to powinien jednak martwić się o swój stołek mimo wszystko, kurde, generalnie. No i mamy remis Crystal Palace, remis Sheffield, remis z Chelsea tutaj, okej, okay, z czerwoną kartką, więc no ale no ta gra nie wygląda i od czasu, kiedy nie ma Auby, no to nie jest najlepiej, ja bym tak to powiedział i jednak, kurde, no gościu zdobył w tamtym sezonie 22 gole, w tym ma już 14. Powiem ci, że Myślę o tym no, mocno. Nie, ale nie rezygnuj, bo bardzo bym nie chciał, żebym tam ci namieszał w głowie. Ja uważam, że... Ja dzisiaj miałem Jimeneza w składzie, więc to jest po prostu właśnie płynne cały czas i to się po prostu klika no, i tyle. W szaleństwie jest często metoda. Ja, jak teraz rozmawiamy, przeglądam nasze ligi i patrzę, kto tam jest na topie. W ligach, gdzie gramy oboje, na topie w większości przypadków jest nasz kolega Beniaminek, którego serdecznie pozdrawiam. I kogo ma Beniaminek w składzie? Ma od już paru kolejek Hudsona Odoia, więc widzisz, no jednak jest tu sens, tak? No, to jest 8 punktów w kolejce 22 i 5 punktów w 24. No jakby nie patrzeć, w wariactwie, w takim ruchu no, absurdalnie dziwnym jest sens, tak? No Beniaminek ma nawet Rico na przykład jeszcze w składzie, bo tutaj cierpliwość się opłaciła, tak? No okej. No tutaj jeszcze jak patrzyłem na tego Hudson-Odoia, to on chyba często bywa w polu karnym. W ostatnich czterech kolejkach 22 dotknięcia piłki w polu karnym to jest najwięcej wśród pomocników do 6 milionów. No, trzeba się czymś pokierować przy FPL-u.
No i mi tutaj jakieś tam liczby po prostu usiadły w głowie i uznałem, że jeżeli mogę kupić pomocnika Chelsea za 5 i 3 miliona, który w sumie w ostatnich trzech meczach gra w podstawowym składzie, wbija się w pole karne, oddaje strzały, zdobywa bramki, zdobywa asysty, kreuje sytuacje, to chyba jest to warte zaryzykowania. Tak, tak mi wyszło. Zgadzam Tak się z tobą. Mi Zresztą wyszło. Chelsea te stacje w ataku ma całkiem fajne. Nie wiem, czy wiesz, że na przykład czwartym pomocnikiem pod kątem oddanych strzałów jest Mount na przykład, tak, o którym no, nikt nie myśli już. No, to no już... daje strzał, które nie wchodzą do Tak, no bramki, właśnie. więc tam Tam ludzie o nim ma konwersję zapominali rzędu po prostu. 8%, tak? Ale faktycznie Chelsea z przodu cyferki ma je od początku sezonu. Podoba mi się ta dzika karta. A ty jaką byś złożył swoją? Powiedz mi, co Aguero, Ings i Jimenez grałbyś w tym momencie? Tak. A tak, miałbym szablonowy, natomiast w pomocy bym szukał różnic w No. nazwiskach jak Fraser, jak Almiron. I zostawiłbym sobie nadal i Mane, i Salaha. I waham się na tą dziką kartą, bo zazdroszczę ci tego spokoju. Jak ja przeglądam swój skład, który mimo, że dał 97 punktów w ostatniej kolejce, to, no to na weekend wygląda słabo, tak? Bo mam kontuzjowanego Mane, mam Aju, który prawie po pijaku wylądował u mnie, kiedy upychałem kurwiony Aguero za Vardiego. No. Musiałem mieć pomocnika, musiałem napastnika kupić za 5-1 miliona, więc pomyślałem, Aju, czemu nie? Więc jest Aju, już mi się nie podoba. A jest tutaj Kelly, który już może nie zagrać w tej kolejce. Jest Cantwell, który prawdopodobnie jest kontuzjowany. Jest Lundstram, który walczy o pierwszy skład. Mam 5 zawodników, którzy mogą nie zagrać. A reszta też nie błyszczy. Waham się. Twoja karta właśnie dała mi nawet do myślenia, bo gdybyś ułożył kartę szablonową, to nie też, żebym się mógł popastwić, to jeszcze bym pomyślał, kurczę, no wszyscy takie szablon jadą, to ja będę oryginalny i zostawię tych swoich chłopaków. No, Natomiast ułożyłeś kartę oryginalną, która dała mi taką trochę motywację, żeby też pokombinować z tymi nazwiskami. No wiesz, ja widziałem tego twojego tweeta, na którego odpowiedziałem, że poczekaj na moją, to będzie trochę oryginalnie i... No jest, jest bardzo, bo jest dużo fajnych nazwisk, które są na drugim planie, o których nie mówimy. No, wszyscy mówią Grealish, a nikt nie mówi na przykład Hudson-Odoi, nikt nie mówi kurczę Almiron, tak? A wydaje mi się, że jak weźmy się powiedzmy jakąś tam perspektywę, to no. punkty mogą być podobne. No, tak być może jeszcze naprawdę, kurde, to zwycięstwo Aston Villa z Leicester naprawdę mi zepsuło, kurde, plan, nie? I, no nie jednemu zepsuło plany, bo... I wydaje mi się, że no, duży kłopot dzisiaj mają osoby, które mają potrójną obronę Sheffield, a jest takich trochę. Do tego, prawda, wiadomo, że będzie, to jest to, co ty mówiłeś, że to jest 1/3, 1/4 składu nagle. Może... Teoretycznie ogarniesz to fitem, ale trzeba mieć świadomość, że blank w 31 kolejce będzie chyba jeszcze większy niż blank w 28 tak, kolejce, tak, więc tak. Tego frichita warto trzymać na 31. Ja może, bo tutaj dużo osób się pytało w ogóle o to, jak te kolejki wyglądają, więc ja jak po to, prostu jak no, to ogarnąć? Ciepami? Wrzucę link do tego kalendarza na blogu. Każdy sobie może kliknąć i po prostu przejść przez zakładki, no i złapie obraz, no jak no, to będzie widziałem, wyglądało. Widziałem, że powiedzmy no, celebryci FPL najczęściej proponują rozwiązanie free hit w 31 kolejce, bo No. to będzie blank taki chyba No, najbardziej to też masowy. Właśnie było jedno z Tak. pytań, jakie dostaliśmy. Później dzika karta w 33 kolejce, tylko po to, by się przygotować na bench boosta w 34, ewentualnie na bench boosta w 37. I to jest taka teoria na papierze, no bo my nic nie wiemy w tej chwili. Po prostu wiemy tylko, kto nie zagra w 28 kolejce i to wszystko. Tak, i musimy poczekać na mecze Pucharu Anglii, żeby się wyjaśniło i tutaj już wtedy będzie, wtedy no już tutaj będzie dosyć prosto to do ułożenia.
No, ja cały czas tutaj sobie z tym moim bench boostem czekam sobie z free hitem. Na razie nie zamierzam używać ich w najbliższym czasie, ale zobaczymy jak wyjdzie, bo tutaj sytuacja jest dosyć zmienna, no ale no nie wydaje mi się, żebym potrzebował free hita nagle po karcie, albo żebym bench boosta chciał tak bardzo mocno użyć. Ja jeszcze Słuchaj, w kontekście dzikiej karty ułożyłem sobie popularne nazwiska, których bym nie chciał wziąć do składu w kontekście kalendarza. I na przykład wychodzi mi na to, że bardzo niefajny kalendarz ma Everton, mimo że jego piłkarze są wciąż popularni w składach. Patrząc na kalendarz, to bym się wycofywał. Manchester United i Manchester City też to są ciężkie kalendarze i paradoksalnie te popularne opcje jak Martial, to może nie są takim fajnym wyborem. No ale poczekaj, I tak. czy ty miałeś Martiala w składzie? Bo ja miałem i psychicznie. Nie, ja Martiala miałem na samym początku, później go wyrzuciłem. I wiesz co, jeszcze patrzę na kalendarz City i może faktycznie masz rację. Ja miałem taki pomysł, żeby w ataku mieć Aguero, Jimeneza i Inksa, ale plan był taki, że Aguero po młotach wyrzucę i wezmę kogoś innego. No i tutaj też mi się podoba twoje rozwiązanie, że Aubę masz na dłużej, przynajmniej do tego Blanka, a z Aguero możesz faktycznie go wymienić już spokojnie na Jimeneza przed meczem z Leicester, jak patrzę. A później ma Blanka, Aguero, później jest Manchester United. Tak. Dobrze, wiesz, to nie, jest no i Aguero, to on się jest, może zaraz połamać. To jest chyba dobra okazja, żeby faktycznie na dzikiej karcie odejść od szablonu, którym jest wciąż Everton i oba Manchestery. No tak myślę, wiesz, no ja po prostu kurde 0-2 u siebie z Barney dla Manchester United, kiedy masz Martiala w składzie i to już było dla mnie za dużo jednak tego kurde, wiesz, czekanie, a może w tym meczu, a może w tym meczu, a może teraz. Jednak nie, i nawet nie, i po prostu nawet nie przekonało mnie to 6-0 w Pucharze Anglii, które oni tam kurde zrobili, nie? No to po prostu no ta drużyna przeciwna musiała być mega słaba, a nie jakaś mega siła Manchester United, niestety. No bo posiadanie Martiala w pewnym momencie było naprawdę dobrym pomysłem, gościu, który gra w ataku, którego nie mieli wszyscy i to fajnie wyglądało. Jednak miał te swoje słabe kurde momenty, no i to już przekreśliło zupełnie mój pomysł, żeby tego Martiala dalej kurde trzymać w składzie. I tyle. No i szkoda mi tego Rashforda, że on tą kontuzję złapał, bo tak naprawdę to bym jego mógł chyba trzymać. Manchester United ma za dużo tych słabych momentów i po prostu trudno im zaufać. No tak, to chyba nie jest w tym momencie ekipa, żeby na nią stawiać. Patrzę na te pytania. Jest takie pytanie, poruszcie temat LMS-a i Mixona na 121 miejscu. To jest tutaj takie, to jest no, takie pytanie. Mixona już nie ma i został ścięty, przykro mi. No tak. Walczył naprawdę po trojony salach. Prawie mu się udało. Zabrakły mu 2 punkty, żeby przeżyć. Życie jest brutalne. Uma jeszcze bardziej. Niestety. Kolejne pytanie. Dendonker i Firmino zamiast Traore i Jimeneza za minus 4. W sensie tamci out, tak? Dendonker i Firmino, a Traore i Jimenez za minus 4. Nie, bez sensu. No, mi się wydaje, że... Ja nie wiem, kurde... Jak... Jak teraz miałem Firmino z West Hamem w składzie, no słabo się to oglądało generalnie. To był ten Firmino, którego ja za każdym razem mówiłem, żeby go do składu nie wstawiać, bo gra w pomocy i nic tam wielkiego kurde się nie będzie działo. I niestety wyszło na moje. Tam miał jedną sytuację, gdzie podskoczyłem w domu i troszeczkę tam mi poleciało z ust, kurde, w jego kierunku. A tak, no to ja tam nic fajnego nie widziałem. Tutaj rozumiem, że ty... Kolejne pytanie jest, co zrobić z Lundstramem na aktywnej karcie? Co zostawić, czy ulec plotkom i wziąć Baldoka, Stevensa, Egana? Ja zostawiłem, ale jeszcze będę myślał o tym. A ja bym wyrzucił. Za dużo ryzyka. Mamy Egana, który kosztuje 4,5 miliona.
Baldo już jest droższy, Stevens też jest droższy, ale to są pewniaki. Natomiast Lundstram, no nie bez powodu wywalili ponad 20 milionów euro w tej chwili na nowego defensywnego pomocnika, tak, na Norwega Zander Berge. Besic może nie błyszczy tam gdzieś pod, rzekomo był chwalony, ja czytałem co innego, ale wydaje mi się, że Lundstram już nie jest takim pewniakiem, jak nam się wydawał na początku. Okej, okay, no dobra, to ja też się nad tym zastanowię w takim wypadku. Jeśli mam Salaha, KDB i Grealisha, to kto za Mane? I to jest w sumie ciekawe pytanie, bo nie wiem, czy jest dzisiaj jakaś taka super opcja, którą można byłoby wstawić za 11 milionów, aż co Sona byś próbował wcisnąć tutaj? To jest to, o czym mówiłem, że mamy straszny deficyt gwiazd. Zawodników premium, których można bezpośrednio wrzucić do składu. Zastanawiam się, czy Kaga ma De Bruyne, bo De Bruyne czemu nie, ma, tak? ma. Salah, De Bruyne i tutaj było Grealish, jest teraz w składzie i Mane out i jak patrzę... Na pewno nie Sterling. A w ogóle jak to kurde w ogóle zapomniałem o nim, że on istnieje. No właśnie, nie? Można strzelić w ciemno i na dwie kolejki zagrać jeszcze Richarlisonem. Everton, tak, te dwa jeszcze Watford, następne Crystal mecze ma Palace, całkiem też o tym okej, tak. pomyślałem. Paradoksalnie opcją jest Maddison, którego wszyscy sprzedali, ale Proszę ze mną. Jak patrzę na jakość obrony Chelsea, to nie jest tak, że nagle Maddison, nie wiem, nie będzie dawać punktów, tak? On wciąż ma świetne statystyki, tylko po prostu lisy siadły, tak? To jest taka druga opcja. No i Son też jest opcją, no rany boskie, no jest opcją i zawsze będzie, tak? I faktycznie grają teraz z Manchesterem City. To nie jest tak, że Manchester City to jest jakiś kurczę monolit w obronie. To przecież bramki tracą regularnie. Tak. Później mamy mają wyjazd ostatni... na stadion Aston Villa. To też jest fajny mecz. I mają mecz z Chelsea. To też nie jest jakaś super obrona. Można byłoby zaryzykować, bo ja rozumiem, że tutaj chodzi o jakiś taki strzał bardziej niż o... Son ma 8% posiadania aktywnego jeszcze mniej, więc tak, to jest bardzo fajna opcja. I na dzikiej no karcie próbowałem nie go wcisnąć, ale na żadnej nie go było nie jak widziałem już. dzikiej karcie. To nie było jak go już tam wcisnąć. Ja mam dosłownie uraz za te czerwone kartki, które no były to w ogóle stupy, ten były sezon, jak sobie patrzysz niepotrzebne, na były kapitanów. Naiwne i kretyńskie. I co, gdzieś by mi w głowie już to się działo, że zaraz coś znów wywinie. Son na C, Vardy na C, no właśnie. Mane na C. Jeszcze kurwa naprawdę brakowało tego Salaha, który by przestrzelił karnego. I to Trenta, byłoby który tak. By strzelił sam z samobójcą. Tak, to byłoby taka kurde smutna. Mielibyśmy już tylko byśmy hasom gadali w FPL-u, już nikt by więcej nie chciał gadać w tym kraju w FPL-u i wiesz, i musieliby zamykać serwery, bo żeby ludzie pokasowali konta. Znaczy ważnym wnioskiem po tej podwójnej kolejce jest to, że trafiony kurczę free hit, trafiona potrojona opaska czy bench boost jednak potrafi dać ci kurczę kopa w górę, tak? I tutaj jest jeszcze o co walczyć, że te nieznane wody, które są przed nami, jednak są jeszcze pełne takich zwrotów akcji. No znaczy tak mi się wydaje, że ten sezon, patrząc na te wahania, nie jest w ogóle pozamiatany. Gdzieś tam to kasowanie konta po potrójnym kapitanie na Manę, to wydaje mi się, że to też chyba w dniu dzisiejszym nie ma sensu. No kurde, no ile tych kolejek zostało? No, co się już miało wydarzyć, to no, już się wydarzyło i wydaje mi się, że ten sezon właśnie po Sonie, po Vardym i po Manę pokazuje tylko, że może być tylko gorzej czasami, kurde, i trzeba wziąć to na klatę i iść, kurde, do przodu. No nie ma co tutaj za bardzo się rozdrapywać, tak mi się wydaje, no kurde, no tak by to dlatego ja tutaj nagrywam ten podcast, mimo to, że no, ty miałeś Salaha na potrójnym. No, czasami trzeba po prostu przypomnieć, że to jest tylko zabawa i to tylko gra. Tak. Tak to wygląda. No nie wiem, kurde, patrzę tutaj na te pytanie i wydaje mi się, że chyba wszystkie omówiliśmy podczas rozmowy. Tutaj jest jeszcze pytanie o Firmino. Czy warto jeszcze go trzymać dwie kolejki na Rady, Norwich i na Burnley? Jak ktoś nie ma żadnych problemów w składzie, to może go wyrzucać, ale ciężko mi uwierzyć, że ktoś ma taki skład, że Firmino jest problemem numer jeden. No. Tak. Ciekawy jestem w ogóle, jak się ułoży teraz gra Liverpoolu, jak nie będzie Mane. Czy to rzeczywiście wszystko będzie szło do Salaha
i Salah tutaj będzie największym beneficjentem tego, tej kontuzji Mane. Przynajmniej Salahowi odchodzi z głowy w tym momencie ten motyw, że kurde, no, jak jest na wolnej przestrzeni, to może mu podam, nie? Teraz już może po prostu napieprzać w bramkę i już nie musi podawać do Mane, po prostu ma carte blanche, kurwa, napieprza. Ja bym chciał, żeby Salah zagrał z Southampton tak, jak zagrał z Młotami, tak? Bo to były takie dwa różne oblicze piłkarza, że z Wilkami taka lekka frustracja, taki nacisk, że no, to ja tam muszę te strzały strzelić. Oddawał, tak. To było jeszcze przez słupek miał z West Hamem, prawda? To ja, wiesz... Tak. Źle mi się to oglądało, generalnie to wolałem tak przez palce i raczej na telefonie niż w telewizorze, a w telewizorze jakiś tam Netflix leciał, a kurde, wiesz, w telefonie tylko ten Liverpool, bo nie byłem w stanie na to się patrzeć, jak wiedziałem, że Mane nie ma, a jeszcze jak widziałem to, co robi Firmino, to już w ogóle było bez sensu. No udało się, natomiast też nie można w żadnym przypadku powiedzieć, że to był wybór oczywisty, ponieważ każda z opcji Mane, Salah, czy nawet Trent i Firmino, to szanse na punkty były rozłożone w miarę równo, tak? No po prostu też mi się tak wydaje, że kontuzji tutaj... Mane nie można było przewidzieć w żadnym przypadku. Tak, nie, no tutaj, no kurde, no życie jednak też jest, kurde, na boisku i równie dobrze to Salah mógł złapać kontuzję. Oczywiście. I tak by się to potoczyło, a nie inaczej. Co jeszcze jest jedno pytanie takie, jak sobie tutaj przyglądam. Czy Perez to dobry pomysł na cover Lisów po wywaleniu całego tercetu sojuszu Madison, Vardy? Czy szukać na czwarty, piąty slot kogoś innego w tej cenie jak Doucouré? Moj. A widzisz, mój się pokazuje. Hilson, Cantwell, Redmond. Nie wierzę w Pereza. Raz, że miejsce nie jest pewne, jest tam jakaś rotacja. No. Dwa, że Lisy, jakby nie patrzeć, zagrają teraz Chelsea, później mają wyjazd na Stadion Wilków, a później grają z Manchesterem City. No to są, kurde, jednak trzy ciężkie mecze. No może poza Chelsea. Ale nie, Perez dla mnie opcją na dzikiej karcie nie jest, tak samo nie jest opcją za transfer. No ja... Oczywiście, że coś tam swoje może dać, ale mówimy o gościu, myślę, który że tutaj... W 28 kolejce spoko. Tak. Od 28 kolejki spoko to wygląda. Ja rozumiem to pytanie bardzo dobrze, bo ja też tego Pereza miałem. No on ma generalnie dzisiaj 102 punkty. Jesteśmy w drugiej połowce sezonu, on jest w topie pomocników. No i te jego punkty ostatnio 10, 13, 15 punktów. W ostatnich 5 kolejkach 3 miał dwucyfrowe. Tak, więc ale ja też że myślałem o tym. W kolejkach tylko dwa razy zagrał 90 minut. Tak, to jest ten. To jest tylko dlatego, że Vardy po prostu nie grał. I ja nie lubię brać zawodników, którzy po prostu nie są pewni składu. No, tylko się niepotrzebnie denerwuję po tym. No też, aczkolwiek na karcie myślę, że można spokojnie ułożyć sobie taki skład, żeby ta ławka była w pełni grająca. No może to u mnie nie jest, no bo ten ja mam na bramce 3,9 bramkarza w tym momencie, no bo uznałem, że kurde, nie będę grał w dwóch bramkarzy, nie będę rotował i bawił się w takie tam zabawy, wolę grać jednym bramkarzem i mieć tutaj, tak jak zresztą powtarzam to od tylu sezonów, już nie będę o tym gadał. No i słuchaj, to chyba wszystkie pytania, jakie tutaj były. Tak mi się wydaje, w sensie tak, o których żeśmy nie poruszyli podczas rozmowy, no to chyba już tyle. Ciekaw jestem, czy użyjesz tej karty jednak jutro, czy usiądziesz sobie wieczorkiem przy jakimś napoju i się jednak zdecydujesz na to. Na pewno usiądę wieczorem przy jakimś napoju i na pewno będę myślał, bo pokusa już jest duża. Może poczekam jeszcze z premedytacją do tego, czy coś się nie rozwiąże w temacie tej podwójnej kolejki Manchesteru i kanonierów. Być może będzie jakieś info przed deadline'em. I zobaczę jeszcze presy, bo być może Cantwell będzie zdrowy. No, chciałem tą dziką kartę odwlekać jak najdłużej. Moim nieszczęściem jest to... A dlaczego chcesz tak zrobić? Powiedz mi. Co by to... Moim nieszczęściem jest ten pieprzony awans o te 400 tysięcy miejsc. Jak byłem daleko, na miejscu 800, to kurde... Rozumiem. Wiesz, ręka była lżejsza.
że nie masz nic do stracenia, tak? Takie kurcze jak Omar z serialu The Wire. Wychodzisz po prostu na ulicę Baltimore ze shotgunem i po prostu czujesz się niepokonany, bo nie masz nic do stracenia. A nagle jak kurcze skaczesz 400 tysięcy w górę, jesteś na miejscu 300 tysięcy, to łapiesz na tym, że do tego tych 100 tysięcy to już jest blisko. To może jednak nie będziemy hitować, to może nie będziemy ryzykować. Jest mi to niemal nie na rękę. Nadal będę konsekwentnie dawał opaskę Salahowi, ale boję się tą dziką kartę odpalić teraz, gdyż nie wiem, co będzie później. Okej. Okay. Zwłaszcza jak widzę, co ty ułożyłeś. Ty ułożyłeś taką egzotyczną dziką kartę, że raz, jak ułożę podobną, to już będę czuł, że ona nie jest oryginalna, bo się trochę wzorowałem twoimi wyborami, czyli też wszedłem w egzotykę. A druga rzecz, będę się też martwił, że czy może na miejscu 300 tysięcy nie lepiej grać bezpiecznie już, czy nie lepiej brać tych lepszych zawodników, tych pewniejszych. No kurczę, jest problem. Powiem ci, jaką ja mam historię mojego sezonu i 300 tysięcy w overallu. Kolejka szósta 357 tysięcy w overallu, kolejka siódma 687 tysięcy, kolejka dziewiąta 353 tysiące, kolejka dziesiąta 880 tysięcy, kolejka 16 398 tysięcy, kolejka 17 525, więc mi jak gdyby lądowanie na tak wysokiej pozycji, bo to nie to jak gdyby tylko mówił, aha, to jestem wysoko, a potem się okazywało, że jednak ten skład był przypadkiem i jego wynik był, kurde, jakimś chyba losowym, jakąś losową liczbą, która się trafiła raz na jakiś czas, a tak naprawdę wartość drużyny, no jednak jak masz te czerwone strzałki, no to mówi, że no w tym sezonie punkty leżą gdzie indziej, tak długofalowo, jak inwestujesz, to jednak punkty leżą gdzie indziej, dlatego też liczę, że ta karta gdzieś tam mnie do tych sensownych punktów doprowadzi. No na pewno jest to karta ciekawa, która może dać dużo radości i satysfakcji. Okej. Okay. Oby, kurde, bo potrzebuję trochę radości w życiu ostatnimi czasy. Słuchaj, to co, kończymy, myślę. I co? I słyszymy się po tej najbliższej kolejce. Tak myślę, bo później tak, przerwa jest. Bohaterem następnego nagrania będzie znowu i ponownie twoja dzika karta i będziemy ją oceniać i jak ci poszło. No właśnie, ale pytanie, czy dzikie karty nie powinno się oceniać w dłuższej perspektywie? To jest kłamstwo. Kłamstwo, okej. Okay. Tak, to jest, no. Jak komuś nie pójdzie, to zawsze mówi, że układają karty na następne pięć oceń kolejek. To za cztery kolejki. Tak, oczywiście. Tak sobie, bo będzie 1-2 lutego, to mamy mecze. Ja w ogóle 2 lutego chyba pójdę na to spotkanko tam do Chmielnika, więc jak ktoś ma ochotę się spotkać, to zapraszam. Wcześniej w ogóle idę na szkolenie statystyka w futbolu. Strasznie się jaram. Ciekawy jestem, co to będzie. Cały dzień będę siedział i się, że tak powiem, uczył albo też nauczał. Nie wiem, jak to szkolenie ma wyglądać. Potem idę na ten mecz i ja tylko, bo następna kolejka, czyli ta 26, to ona będzie grana od 8 lutego do 17. I to jest ta przerwa zimowa w Anglii, która jest tam zrobiona troszeczkę tak na prośbę klubów, ale najfajniejsze jest to, że każdy mecz będzie na kanale Plus. Bardzo mi się to podoba. To będziemy zobaczyć. W kontekście FPL-u to jest taki koszmar. 2 tygodnie, jedna kolejka. Tak. To będzie takie, kurde, powolne przeżywanie. Mi ktoś ci wsadził w nóż, w brzuch i tak powoli ciął. Takim ząbkowanym. Może tak być. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak wyjdzie. Dobra. To co? Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również. Również pozdrawiam. Trzymajcie się. Do usłyszenia.